Jak wyglądało zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ponieważ Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, który wprawdzie nie widział tego na własne oczy, bo był nieobecny, ale z relacji, które mu zdano, twierdzi, że policja, wyprowadzając posła Kamińskiego, uderzyła nim o futrynę i to było tak straszne wydarzenie, że popłakały się panie, które tam pracują i policjanci powinni przeprosić. Także prezydent mówił o brutalnym zachowaniu policji. Panie redaktor, proszę wybaczyć, ale ja do beletrystyki pana ministra Mastalerka nie będę się odnosił. Nie mam żadnych informacji, aby takie zajścia miały miejsce. Słuchałem wczoraj szefa BBN-u, ministra podległego panu prezydentowi, mówił, że procedura zatrzymania była przeprowadzona w sposób legalny. Ale też mówił o tym, jak zachowywali się funkcjonariusze. Jestem przekonany, że od strony funkcjonariuszy wszystko było w sposób właściwy zrobione. Pan minister Mastalerek raczej powinien chyba opinii publicznej odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że osoby, które są skazane prawomocnym wyrokiem sądu, w godzinach wieczornych przebywają w jego gabinecie, w kancelarii pana prezydenta. Jak to się dzieje, że te osoby od wczesnych godzin rannych przebywały w Pałacu Prezydenckim? Pałac Prezydencki... Od wczesnych godzin porannych, to znaczy od której godziny, czy pan ma taką wiedzę, ponieważ uroczystość, na którą zostali zaproszeni, rozpoczynała się o godzinie 11. Z tego co wiem, było to znacznie wcześniej. Znacznie, to znaczy kilka godzin wcześniej. Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale bo ja też chcę uciąć jakieś takie mity, jakby to, nie wiem, to była wielka operacja przygotowywana, żeby panów Kamińskiego i Wąsika zatrzymać. Nie, to było normalne, standardowe działanie policji i to policja realizowała na polecenie sądu, więc mnie jako ministra spraw wewnętrznych i administracji w tej sprawie interesuje, czy wszelkie procedury zostały dochowane i zostały dochowane. Pan mówi, standardowa akcja. Akcja policji była nad wyraz profesjonalna. Standardowa akcja, ale chyba niestandardowe siły. Ilu policjantów było zaangażowanych? Standardowe siły, bo to komenda stołeczna policji decyduje w tej sprawie, jakie siły zaangażować. To policjanci, to dowodzący akcją, decydują, ilu policjantów jest niezbędnych. Proszę pamiętać, że mieliśmy jednak, ja mówię standardowa, jeżeli chodzi o czynność, bo ona jest opisana prawem, no, notabene prawem zmienionym przez policję. Polityków PiSu. Przecież to politycy PiSu w 2022 roku, czyli stosunkowo świeżo, wprowadzili zapisy, które mówią, że po wydaniu stosownego postanowienia przez sąd osoby skazane są doprowadzane przez policję. To politycy PiSu wprowadzili te przepisy. Za tymi przepisami głosował także pan Kamiński, za tymi przepisami. Dobrze, ale ja pytałam, panie ministrze, o tym, jakie siły były zaangażowane w takie, akcję. Które miały doprowadzić do tego, aby osoby, które... Kilkadziesiąt osób? Zapewne tak. Czy to zatrzymanie było nagrywane? Funkcjonariusze, z tego co wiem, w tego typu operacjach oczywiście mają kamery, które no, ze strony, od strony policji też gwarantują im bezpieczeństwo. Czy pan oglądał przebieg tej akcji? Nie, panie redaktor, nie oglądałem przebiegu tej akcji. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.